Filip Lewandowski, Mema Rocks i Paulina Kątna z nami przed wyjazdem do Kazania. Duża presja przed taką imprezą? Nie, dla mnie to raczej taka jakby forma zabawy. Ja się tym bawię w dalszym ciągu. To jest start amatorski, chcę się rozwijać, więc na razie żadnej presji, żadnego stresu nie ma. No to chyba o to chodzi. Ta spokojna głowa jest kluczem w walce. Myślę, że tak, więc jakby podchodzę do tego właśnie w ten sposób, że mam się tym bawić. Dużo dziewczyn będzie w twojej kategorii. Na ile walk się nastawiasz? Sprawdzałam właściwie, ile będzie. Jest nas 7 w tej chwili. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jak mocna jest twoim zdaniem polska ekipa? Na ile medali możemy my, kibice, liczyć? Bez presji oczywiście. Tak szczerze? Nie wiem. Wydaje mi się, że Magda na pewno wróci z medalem, a reszta ciężko mi oceniać. Myślę, że każdy ma jakieś tam realne szanse. A czy to jest sport? Różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc nic nie można brać za pewnik. A fajna ekipa wyjeżdża jutro? Fajna. Z niektórymi widzimy się tutaj pierwszy raz, więc troszeczkę się jeszcze jakby poznajemy, ale na tą chwilę jest super, więc... Nie mieliśmy nigdy okazji pogadać. Co cię w ogóle skłoniło do MMA? Skąd się wzięłaś za ten sport? Wcześniej trenowałam długo zapasy. Gdzieś tam od dzieciaka się w to bawię. Przewinęłam się też przez brazylijskie jiu-jitsu, ale to mi nie dawało takiej satysfakcji. Zostałam namówiona właściwie na MMA. Spodobało mi się i już zostałam. W jakim klubie trenujesz na co dzień? Na co dzień trenuję w klubie XYZ Fight Academy w Bydgoszczy. Okej, tutaj koledzy pytają z konkurencyjnych redakcji, jakie masz plany, ambicje sportowe, to zapytam o nie ciebie. Jakie są, jeżeli chodzi o to amatorskie MMA? We wrześniu, wiadomo, ten start teraz, we wrześniu są jeszcze Mistrzostwa Polski amatorskie MMA. No i już tam gdzieś może pojawiają się na horyzoncie plany na walkę zawodową, ale na razie jeszcze nic pewnego nie ma, więc nie mogę nic więcej powiedzieć. Myślisz, że jakaś szansa, znając Martina, na debiut w KSW jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale chciałabyś? Pewnie jest to ogromna szansa, w tym bardziej, że to jest moim zdaniem najlepsza organizacja w Polsce, więc jeżeli byłaby taka możliwość, myślę, że dla mnie super. Życzę powodzenia, udanego wylotu jutro, no i medali. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, dziękuję.